My teraz, Janki, obchodzimy dzisiaj swój uroczysty dzień, czyli rocznicę powstania naszego zgromadzenia. 83 lata temu w Łódzku na Wołyniu, dzisiejsza Ukraina, zostało zatwierdzone nasze zgromadzenie przez księdza biskupa Adolfa Piotra Szelążka, obecnie Sługi Bożego. A więc od 83 lat na ziemiach polskich i nie tylko szerzy się droga duchowego dziecięctwa, droga ufności, zdania się na Boga i miłości dziecięcej ku Bogu Najlepszemu, naszemu Ojcu. Można powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest dniem urodzin każdej Terezjanki, ponieważ każda Terezjanka, realizując przesłanie i hasło zgromadzenia szerzyć miłość dla najwyższej miłości, realizuje ten charyzmat, który ojciec założyciel nam przekazał, a więc charyzmat pracy wśród dzieci i młodzieży, a więc posługi nasze wszędzie tam, gdzie potrzebują nas wszystkie te osoby, z którymi współpracujemy. I też w tym dniu szczególnym chciałbyśmy przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia, ale też wyrazy pamięci modlitewnej za dzieci i młodzież, którą katechizujemy, z którą pracujemy, z którą współpracujemy. Serdeczna pamięć też za te osoby, które Pan Bóg już postawił na naszych drogach zakonnego powołania i też te osoby, które będzie jeszcze stawiał. Jest to jedna wielka rodzina terezjańska, która dzisiaj świętuje wyjątkową rocznicę założenia zgromadzenia. Serdecznie pozdrawiamy. Ja przede wszystkim pozdrawiam wszystkie nasze wspólnoty i każdą siostrę, gdziekolwiek siostry są, czy w tym momencie odpoczywają, czy są w naszych wspólnotach, czy to w Polsce, na Ukrainie, we Włoszech, czy też w dalekiej Boliwii. Pozdrawiam wszystkie i jesteśmy jedno w naszej rodzinie zakonnej, w naszym zgromadzeniu.